Bo weź. Siema Jakiego dostałem? widzowie, ogólnie to jest taki Dostałem odcinek, że 5. będziemy testować VirtualBoxa, na którym będziemy testowali tego, jak to się nazywa, No No, stay. Escape'a, i w którym go ten i podobno będziemy testowali. Jest ze mną mój kolega, przywitaj się. Siemano, kolano. No i jak widzicie widzowie, już się plik No Escape pobrał, automatycznie otworzył. Ekran udostępnij. I to tak mniej więcej wygląda. Odpalamy. Odpalamy. Oczywiście to nie wiem, no poszukamy jakichś wirusów w tym odcinku z moim kolegą. Watykańczyka pobierz. Jak się pobiera Watykańczyka? Pisz Watykańczyk. Do wlot. A to da się wyłączyć? Zrób se save'a maszyny wirtualnej. Nie, bo tam jest goła baba. Nie. Ej, dobra. Widzowie, dzisiaj testuję Bonzi Killa. Zobaczymy. O! Bonzi.com. Sprawdzamy. No, ja to mam. Instalujemy Bonzi Buddy'ego, moi drodzy, w tym odcinku. Oczywiście nie róbcie tego w domu, bo to może sprawić skutki, że może wam to nie zadziałać oczywiście. I ta strona Bonzi Buddy jest bardzo niebezpieczna i nie róbcie tego w domu. Ja chcę wam tylko pokazać, jak Ej, to Adi. Działa. I zaraz odcinki. To ja to zrobił bab. To komentarze. To ja to zrobił babci. Nie róbcie tego, widzowie. To jest coś, co nie da się tego usunąć. Znaczy się, ja tu testowałem. Widzicie, ja też. Nawet, ja już pobrałem nawet Bonzi Buddy'ego. Tutaj jest plik. Nawet. Weź od razu Bonzi Buddy, Bonzi Buddy Killer. Sprawdź. I instalujemy Bonzi Buddy'ego. Sprawdzamy najpierw, czy to. No jak widzicie widzowie, to mi się już zainstalowały kilka plików Bonzi Buddy. Będziemy sprawdzać je oczywiście, dobra. A więc mamy już Bonzi Buddy'ego. Się mnie nie uruchamia stąd. I widzowie, mam tutaj No Escape'a, którego sam Minecraft Land Installer, taki wirus jakby. A więc uruchamiam najpierw Bonzi Killera. Trzeba się zaprogramować z Bonzi Buddy najpierw. No i już widzicie, że małpka nasza przyszła. Good evening, the bill. Czemu masz debil? Great. Bo tak się nazywa. I successfully updated our registration information. I teraz zamykamy to. Where the heart is. Dobra, zamkniemy sobie to widzowie i teraz szukamy Bonzi Killer. Jeśli jest tu Bonzi Killer, Bonzi. Bonzi Buddy Killer. Ej, patrz, ile mi się plików pobrało z Bonzi. Jest Bonzi Buddy Killer! I dawaj. Nie, dobra. Zawie. Kill Bonzi. Dobra, na wszelki wypadek. Kill Bonzi. Zajebiście. I to przeżył. On przeżył. On jest niezniszczalny. Otwieram 500 wirusów naraz.
zabieramy z słynnego wirusa Butterfly in Desktop. O! To było fajne, pamiętam to. I to nie jest jakieś złośliwe oprogramowanie chyba. Dobra, to kompa zamulało. Znaczy się po prostu... To strasznie kompa będzie ci zamulać. No tylko zamula kompa. Widzowie. Jakoś damy radę to pobrać. Mam nadzieję. Jezu, jak on się śmieje. I widzowie, zobaczcie tutaj, że ja jestem na innym programie. Tutaj jest maszyna wirtualna. I jeszcze jest to gówno. O, widzowie, widzicie, już naprawiłem błąd, będzie mi się pobierać. Oczywiście system nazywa się Windows Vista. Mój znienawidzony system. Ej, patrz, typowa małpa, która leci ci na wszystkich w tym ekranie. Hi, I'm Bonzi. No i widzowie, widzicie, nawet się nie pobrało to. Dragon Mirror. O! No i widzowie, się już... Ten i słyszysz takie... Klik pobrał. My sobie go przeniesiemy tutaj. Butterfly on desktop. Jest polski, czy tylko... A ja, ty masz drugi monitor? Nie. A. Bobboxer. Instaluje się, moi drodzy, a więc... Nie. Butterfly on desktop. No to teraz szukamy tego. O, jest, widzowie, widzicie? Butterfly on desktop. Tak. Kontynuuj. Kontynuuj. Jest Butterfly on desktop. Nasza piękna aplikacja. A ty bądź tutaj, filmy mojego komputera. Odpalamy. I jak widzicie, widzowie, motylki sobie niech latają po kompie. My teraz sobie instalujemy Memza. Ty, jakiego ja mam teraz wirusa zainstalować? Memza. Nie, bo to jest jak Bonzi Buddy. Dobra. Teraz Escape'a teraz instalujemy, moi drodzy. Wiem, wirus download. To po prostu jest takie, nie wiem... No po prostu, creepypasta Enderman. Na Allegro. Na Allegro można sobie kupić. Kurde, troszkę. Dwa motylki. Wystarczą? Boże, jak rypłem. Dobra, nieważne. No escape. Mam nadzieję, że mi nie wywali nagrania, oczywiście. Jeśli nie wywali, to będzie super. Wirus. Download. Idę talerz odstawić. Dobra. I create no malware. Ej, a da się ten plik przenieść na komputer? Da się! Dobra, delete. Ja chciałem pobrać. No, to okazało się, że nie da się. Delete. Dobra, czekamy aż nas przy... no escape. No,
Jezu. Ej, nie mogę pobrać nigdzie tego no escape'a. Będzie w hubie da się pobrać. No tak, ale nie chce się to pobrać. No nie wiem, co kliknąć. Jesus. A co ja mam kliknąć? Go to file. Nie działa. Dobra, pobieram jakiegoś losowego wirusa. A, login, dobra. A jak odpaliłaś tą opcję? Czekaj. Ej, tu by nikt nie wysłał mi filmik. XDmasz wysłał mi film jak tego, nowy Bonzi Buddy. Jak tam się coś porobi z Bonzi Buddy, to tego. Niszczę kompa. Ej, czekaj, odpalam jeszcze raz Bonzi Killer. Yes, Bonzi Buddy Killer. Kill Bonzi. Czemu on nadal żyje? Zamknij mordę. Ej, Butterfly on desktop zainstalowałem. Kurde, to nie jest wirus. Dobra, mem zainstaluję. No ale dobrze. Ale patrzysz na ekran, co nie? Bo ja specjalnie ci go udostępniłem. Powiesz ze zewnętrznej strony. Powiesz ze zewnętrznej strony. Powiesz. Powiesz. Mems. Tak. Gwiazda. Pomniejsz niż którym życzeniem. Mems. Ej, instaluję CS Seti. Bo to jest wirus, co nie? Wirus Counter-Strike'a to jest. Powiedz CS. To nie jest wirus. To jest wirus. To ma 5 trojanów generików. Oczywiście widzowie, nie róbcie tak w domu, bo to sprawi, że wasz komputer przestanie działać w 5 sekund. Uff.
No dawaj tego memza wyświetlenia zrobić duże. Czekaj, Bonzi Buddy dwójka. Uruchamiam. Ten dwójka był denerwujący, to pamiętam. Ale dwójka nie działa. To tylko na Windowsie XP będzie działać, tobie mówię. Od razu. A to zadziała? Mi Minecraft nie działa tutaj na tym na tym. I jak widzicie, moi drodzy, pobraliśmy też kolejnego wirusa. Nie jest wirus, bratku, pobierz memza wyświetlenia, co narobisz. Ale ja nie mogę pobrać memza. Jak nie możesz? No nie mogę. Pokażę ci. Patrz. Mems. Trojan. Download it. Pobierz ze strony zewnętrznej. Co mam kliknąć? Powiedz mi. Alternatywne pobieranie. Nic. Nic. To z GitHuba się nie pobiera nic. Nawet jak kliknę w to. Dajdę do pump. Nie wiem. Nie wiem, co ja mam zrobić. Nawet to mi się nie chce to gówno odpalić, bo już wiem, że mi hakuje kompa. No już widzisz sam. Widzowie, już widzicie. Otworzyłem 5 aplikacji na raz. Co się śmiejesz, habeciaro? Co ty tam gadasz? Pokaż mi. Wiecie, ci pokażę? Siądziesz tego fakasa. Gdybym ciebie zobaczył, to bym ci chętnie pokazał siądziesz tego fakasa. Fakacza, Boże. Ej, żyjesz tam? Dobra, Bonzi Buddy 3. Ej, mi się komp zaciął. Pan, co mi się dzieje? Coś nie działa. Dawaj, laguj kompletnie tą maszynę wirtualną. Mems jest! Patrz, mems! Let's take a moment and fill out our automated registration card. Our registration card entitles you to free software updates of Little Told Me. When you finished, simply click the register me button below. So yes. I will automatically register you and add you to my free software. So yes. I can even know. Mans. I look better from this angle. I look better. This is much better. Ej, mi się mems pojawił. Serio. To ci się pojawił? Mems! Jaki mem? Dawaj, pobierz tego memza, mówię ci. Thanks. My foot was falling asleep. Okay. There's plenty to do at our home site. Ej, mems, to jest ten Bonzi Buddy? Co? Czy mems to też jest Bonzi Buddy? Mems do tego jest takie oprogramowanie, które ci kompa niszczy do końca. Ja się boję, że oni będą mnie przesunąć. Ej, lepiej teraz zniszczyć tę maszynę wirtualną, niż żeby Bonzi Buddy znikował twoje foldery. Kompa i twarz.